Warto w tym odcinku powiedzieć o różnicy między spowiedzią a kierownictwem duchowym. Spowiedź jest sakramentem. Tutaj ksiądz występuje jako sędzia i lekarz. Materią spowiedzi są zawsze grzechy ludzkie, całe doświadczenie grzechu, które przeżywa człowiek. To właśnie tam kapłan ma władzę odpuszczania grzechów. Żeby spowiedź była ważna, konieczne jest spełnienie 5 warunków. Spowiedź dotyka zatem bardzo szerokiego zakresu życia duchowego człowieka. To tam często odgrywają się dramaty ludzkie związane z grzechem, nałogami i tym wszystkim, co stanowi zagrożenie dla życia duchowego. W kierownictwie duchowym ksiądz występuje jako ojciec i przewodnik. Ważne jest to, aby pamiętać, że w kierownictwie duchowym rozmawiamy przede wszystkim o uczuciach i odczuciach. Natomiast w spowiedzi mówimy o grzechach. Kierownictwo duchowe ma zatem dosyć wąski zakres, w którym się porusza. To właśnie w czasie kierownictwa duchowego mamy okazję do poznania działania łaski w życiu danego człowieka. Kierownictwo duchowe to bardzo subtelna forma pomocy. Zawsze można z niej zrezygnować. Wobec kierownika duchowego nie obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. Kierownictwo duchowe i spowiedź łączą się dzisiaj ze sobą. Często zdarza się tak, że pewne elementy kierownictwa duchowego obecne są w czasie spowiedzi, dlatego że jest to dzisiaj jedyna forma spotkania indywidualnego z daną osobą. Zachęcam Was serdecznie do subskrybowania i polubienia naszego kanału.